Dajcie, kochani, śpiewaliśmy już tak znaczy pieśni o tak głębokich treściach, że w zasadzie kazanie w tym momencie byłoby zbędne. Ja jestem bardzo zbudowany treścią tego, co, co, co śpiewaliśmy. Jeżeli stoisz tutaj na tym miejscu, jeżeli skupiasz się na tym, co wypowiadasz, co wypowiadają Twoje usta, możesz przeżywać. Głęboką obecność Pana Boga, bo ona już się objawia właśnie w, tym, w tych pieśniach, w tym uwielbieniu. Ale jest, jest dzisiaj kazanie. <laughs> przygotowałem coś. <laughs> Mógłbym tak iść na skróty i zakończyć modlitwą, ale nie, dzisiaj, dzisiaj przygotowałem usługę. Na wstępie chciałbym przedstawić Wam, przybliżyć tło geograficzne historii opisanej w Biblii, która staje się dzisiaj podstawą mojego dzisiejszego usługiwania, mojego dzisiejszego zwiastowania. Kilka informacji, kilka definicji, które zaczerpnąłem z, między innymi z największej elektronicznej encyklopedii. Młodzi dobrze znają, Wikipedia. Jezioro Genezaret Tyberiackie Galilejskie. Jest to największe jezioro słodkowodne Izraela położone na północy krajów Galilei. Niektórzy nazywają je morzem, jednak w rzeczywistości jest to jezioro przepływowe, przez które przepływa rzeka Jordan stanowiąca. Wraz z jeziorem, podstawowe źródło wody dla całego Izraela. System wodnych rurociągów transportuje wodę z północy kraju na południe, z jeziora Tyberiackiego aż, aż na pustynię Negev. Jezioro, o którym będę dzisiaj mówił, które będzie tłem naszej historii biblijnej, ma obwód około 53 km, długość 21 km i szerokość 13 km, a więc całkiem Całkiem ładne, fajne jezioro. Całkowita powierzchnia jeziora wynosi 166 km2, maksymalna głębokość 43 m. Ciekawostką jest to, że jest to najniżej położone na świecie jezioro słodkowodne, bo jest położone 209 metrów. Poniżej poziomu morza. I w związku ze swoim położeniem, w związku z tym, że brzegi tego jeziora otaczają wysokie skały, które rozciągają się na wysokość od 200 do 300 metrów, często spotykane są tam um, burze, które pojawiają się nagle i przechodzą gwałtownie. Nie jest to dla nas informacja obca, bo w Biblii wielokrotnie możemy czytać, um, czytać o tych wydarzeniach. Um, gdzie nagle na, burza, na, na tym jeziorze galilejskim podczas rejsów, między innymi uczniów pojawiały się takie burze, które wywoływały swoje skutki, swoje konsekwencje. Jakie chciałbym wam teraz jeszcze na wstępie przekazać informacje dodatkowe? Słuchajcie, kochani, co najmniej siedmiu uczniów Pana Jezusa było rybakami łowiącymi w jeziorze galilejskim. Rodzinna miejscowość apostołów. Piotra, Andrzeja i Filipa to Bethsaida, o tym czytamy w Ewangeliach. Nazywa się Bethsaida, to była ich rodzinna miejscowość. Nazwa ta oznacza miejsce sieci, teren połowu ryb, bądź też dom rybaka. W jeziorze Galilejskim żyje około 25 gatunków ryb. To się nie zmieniło. Z tego, co czytałem, nie zmieniło się to do chwili obecnej. Tak było za czasów pana Jezusa, czyli 25 gatunków ryb, plus minus o dwa gatunki ta, ta liczba się mogła zwiększyć. A najpopularniejszą jest tilapia, zwana również rybą świętego Piotra. Czy ktoś był z Was w Izraelu? Czy ktoś jadł tą rybę? Słuchajcie, ryba Świętego Piotra, w nazwa wzięła się stąd, taką nazwę nadano tej rybie, bo przypuszcza się, takie jest prawdopodobieństwo, że była to ta ryba, którą złowił Piotr, kiedy Pan Jezus wysłał go po, po monetę do opłaty podatku. Ciekawy jest sposób życia tej ryby, sposób rozmnażania się tej ryby. Jak dotrzecie do, do tego, w jaki sposób ona się rozmnaża, co robi ze swoim tarłem, to wtedy, myślę, ta historia nabierze dla was nowego sensu o, tym, o tej monecie, która została wyjęta z pyszczka tej ryby. Z informacji, do których dotarłem, wynika, że życie ówczesnych rybaków, a więc również niektórych powołanych przez Pana Jezusa apostołów, nie było łatwe. Trudnili się oni pracą fizyczną. Z Biblii wiemy, że Efekt tej pracy, mimo wielkiego włożonego w nią wysiłku, często był mizerny. Prawdopodobnie rybacy musieli też płacić podatki, które, których wysokość mierzyła od 25% do 40% tego, co złowili. Musieli mieć, czy mieli możliwość poławiania ryb dopiero po zawarciu stosownych umów, bądź to z urzędnikami. Heroda Antypasa, który, którego własnością było jezioro Galilejskie i tereny, które przylegały do niego, bądź też musieli zawierać takie umowy z dostojnikami, którym on oddał te tereny w zarząd. Także życie to nie było łatwe. Kto prowadzi dzisiaj działalność gospodarczą, to myślę, że ma świadomość tego, jak, jak to wygląda, jak to mogło wyglądać w tamtym czasie. A teraz, kochani, chciałbym przejść już do Bożego Słowa i oprzeć się wprost na tym, co mówi Biblia, zwrócić nasze, nasze oczy na Boże Słowo. Będę czytał z 5 rozdziału Ewangelii Łukasza, od 1 do 11 wersetu. Proszę was, żebyście uważnie śledzili ten tekst, bo za chwilę będę chciał próbować też poruszyć waszą wyobraźnię, wyobraźnią, sprowadzić was właśnie nad to Jezioro Galilejskie, żebyśmy mogli sobie gdzieś tam z boku usiąść, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, jak ta sytuacja, o której będziemy czytać, jak ta historia przebiegała, jakie były jej okoliczności. Czytam Boże Słowo. Pewnego razu, gdy ludzie cisnęli się do Niego, aby słuchać Słowa Bożego, On stał nad jeziorem Genezaret i zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu jeziora, a rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. Wsiadł do jednej z tych łodzi, która należała do Szymona i poprosił Go, aby trochę odpłynął od brzegu, a usiadłszy nauczał ludzi z łodzi. Kiedy przestał mówić, zwrócił się do Szymona – Wypłyń na głębie i zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon mu odpowiedział – Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieć. A gdy to zrobili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak że sieć im się rwała. Skinęli więc na towarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby przybyli i pomogli im. A oni przypłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa i powiedział Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzecznym człowiekiem. I jego bowiem i wszystkich, którzy z nim byli, ogarnęło zdumienie z powodu połowu ryb, jakiego dokonali. Podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. I powiedział Jezus do Szymona Nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. A oni, wyciągnąwszy łódź na brzeg, zostawili wszystko, i poszli za nim. Tak jak już powiedziałem, dzieląc się z wami tym dzisiejszym słowem, chciałbym namalować przed wami tło, okoliczności, które mogły towarzyszyć bohaterom tej historii. Na tej podstawie, na samym końcu, chciałbym przedstawić wnioski, do których doszedłem podczas rozważania tego fragmentu. A teraz, kochani, ruszamy nad jezioro Galilejskie, jezioro Genezarec. Wyobraźcie sobie. Piotra, zawodowego rybaka, który doskonale zna się na łowieniu ryb, jest specjalistą w tym zakresie. Taki wybrał zawód. Musiał się do tego przygotowywać, uczyć, być może musiał odbywać gdzieś praktyki, zanim zakupił swoje dwie łodzie, zanim wyposażył je w sieci i inne osprzęty, inny sprzęt potrzebny do poławiania. Myślę, że miał już w, tej, w momencie, kiedy wydarzyła się ta historia, miał już doświadczenie w łowieniu ryb, bo inaczej, myślę, nie, inwestował, nie inwestowałby w tak poważny sprzęt. Wyobraźcie teraz sobie, że Piotr jest po całonocnym połowie. Pracował przez całą noc, miał tak zwaną nocną zmianę. Kto z was pracuje na nocne zmiany? Albo pracował kiedyś w życiu swoim na nocną zmianę? Ja kiedyś pracowałem. Wiemy, z czym to się wiąże, tak? Co O czym myśli człowiek po takiej zmianie nocnej? Dokładnie. Człowiek myśli o śnie, o odpoczynku. Natomiast w tej historii czytamy, że Piotr po przepracowanej nocy zajęty był płukaniem sieci. Oporządzał sprzęt po nocnej pracy. Czyli miał przed sobą jeszcze trochę pracy, musiał coś zrobić. Pewnie jestem przekonany o tym, że myślał o odpoczynku. Myślał już o tym, żeby znaleźć się gdzieś w łóżku i odpocząć. Czyli z pewnością towarzyszyło mu zmęczenie. Myślę, że jeszcze jedna myśl, jedna może więcej, ale jeszcze jedna myśl towarzyszyła Piotrowi podczas tego, kiedy zajmował się płukaniem tych, tych sieci. Tej nocy, czytamy, nie złowił ani jednej ryby. Wyobrażacie to sobie? Rybak profesjonalny, który trudni się takim zawodem, który wypływa na jezioro, które no jest spore, w którym żyje 25 gatunków ryb. A to ryby te żyją w obfitości, bo mają tam doskonałe warunki do tego, żeby się rozmnażać. Oto tej nocy nie złowił ani jednej ryby. Jego wysiłek oraz wysiłek jego towarzyszy, bo czytamy, że miał do, do pomocy jeszcze inne, inne osoby, poszedł na marne, na próżno. I mamy taką oto sytuację. I nagle na brzegu rzeki pojawia się Pan Jezus. Wiecie, to, że przyszedł tak sobie, jak, jak, jak rozmyślałem nad tą historią i jak um, wyobrażałem to sobie, to, że przyszedł Pan Jezus, to był w tej chwili najmniejszy problem apostoła Piotra, bo większym problemem było to, że Pan Jezus przy całej tej sytuacji, w której znalazł się Piotr, o której przed chwilą sobie powiedzieliśmy, Poprosił Piotra o pewną przysługę. Czytamy w Bożym słowie i zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu jeziora Pan Jezus, a rybacy wyszedłszy z nich płukali sieci. Wsiadł do jednej z tych łodzi, która należała do Szymona, i poprosił go, aby trochę odpłynął od brzegu. A usiadłszy, nauczał ludzi z łodzi. Upraszczając opis tej sytuacji i przedstawiając to w taki sposób dosyć yy, no, prosty i dosadny. Wyobraźcie sobie, że jesteście zmęczeni po całej przepracowanej nocy. Wasza praca poszła na marne, macie jeszcze przed sobą robotę do wykonania, bo to trzeba zabezpieczyć sprzęt, i nagle przychodzi ktoś nieznajomy. nieznajomy. Zakładam, że nieznajomy. Być może Piotr gdzieś już słyszał o Panu Jezusie, być może do jego uszu dotarła informacja, wiadomość o tym, że gdzieś nad Morzem Galilejskim pojawił się prorok, nauczyciel, który głosi, Różne ciekawe rzeczy. Ale ja przyjmuję, że, że przychodzi ktoś nieznajomy i prosi Was nie tylko o pożyczenie Waszej łódki, ale prosi Was również, żebyście wsiedli do tej łódki, żebyście odpłynęli trochę od brzegu i żebyście po prostu siedzieli w tej łodzi, no bo nie wyobrażam sobie, żeby. Piotr w tej całej sytuacji, w tych okolicznościach, mógł robić coś innego. No nie wypada, wiecie, jeżeli tłum, a wiemy, że za Panem Jezusem szły ogromne tłumy, jeżeli tłum gromadzi się na brzegu, jeżeli łódź jest w jakiejś tam odległości od tego brzegu, jeżeli Pan Jezus siedzi w tej łodzi, naucza ludzi, no to dziwne, żeby gdzieś tam w tle na drugim planie bohater drugiego planu płukał sieci albo robił inne rzeczy. Przecież ta łódka mogła się chwiać, nie byłoby, nie byłoby to wygodne. Wydaje mi się, że, że w takiej sytuacji Piotr siedział spokojnie, zamienił się w słuch i nic innego nie robił. Wsiadł do jednej z tych łodzi, która należała do Szymona i poprosił go, aby trochę odpłynął od brzegu, a usiadłszy, nauczał ludzi z łodzi. Zastanawiałem się też, jak długo Pan Jezus mógł nauczać lud. Czy ktoś nad tym z Was się zastanawiał? jakieś prognozy możecie dawać? Ile Pan Jezus mógł nauczać w tej chwili? Mając właśnie z tyłu głowy to, że za mną siedzi osoba, która całą noc pracowała, nie złowiła niczego, ma jeszcze robotę do wykonania, jest generalnie zmęczona. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Ja, ja myślę, że tak. Pół biedy, jeżeli w tamtej sytuacji Pan Jezus zgłosił tyle, ile nasz pastor w ostatnią niedzielę. Przypuszczam, że mógł, nawet, że mógł mówić nawet troszkę dłużej. Ale zadziwiające i takie budujące w tej historii jest to, a mogę taki wniosek wyciągnąć z dalszego opisu, że mimo tych wszystkich okoliczności, które wymieniliśmy, Piotr uważnie słuchał Pana Jezusa. On nie poszedł, nie usiadł gdzieś tam na dnie tej łodzi, tylko uważnie go słuchał. I, i dzięki temu słowo, które głosił Pan Jezus, rozpoczęło wspaniałą pracę w jego sercu. Praca, która wydała dobre owoce, o których za chwileczkę będziemy sobie mówić. Myślę, że w tamtej sytuacji Piotr zaczął nabierać respektu i szacunku do Pana Jezusa, pod wpływem tego, co słyszały jego uszy, kiedy siedział w tej łodzi, być może za, Pana, za, za Panem Jezusem, być może gdzieś tam z boku, jeżeli łódź była obrócona właśnie bokiem do, do brzegu. Słuchał, i w jego sercu wzrastał szacunek i respekt do Pana Jezusa. Nie zasypiał przy nauczaniu pana Jezusa. Skąd taki wniosek? Dlatego, że Boże Słowo mówi dalej. Kiedy przestał mówić, zwrócił się do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon mu odpowiedział, i tu jest ten moment, który daje mi podstawy przypuszczać, że Piotr słuchał uważnie pana Jezusa. Piotr powiedział do niego: mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieć. Spotyka się profesjonalista, profesjonalny rybak z Panem Jezusem, z lajkiem, jeśli chodzi o rybołówstwo, z nauczycielem, z osobą, która chodzi i zwiastuje różne rzeczy. I w tym dialogu, który przed chwileczką zacytowałem, widzę człowieka, który mimo tego, że ma wątpliwości, mimo tego, że nie jest do końca przekonany co do słów Pana Jezusa, mimo że ma podstawy, żeby wątpić, no jak tutaj teraz obca osoba, jakiś Pan Jezus, który przychodzi, który nie zna się na rybołówstwie, mówi mi, teraz wypłyń, a złowisz ryby. Przecież ja całą noc łowiłem, niczego nie złowiłem. I myślę, że mimo tych wątpliwości w sercu Piotra pojawiło się posłuszeństwo. Pomyślał i powiedział, zrobię tak, jak mi mówi Pan Jezus. Zauważcie, zwrócił się do Niego Mistrzu, a więc... Daje mi to podstawę przypuszczać, że już wtedy zaczął darzyć Pana Jezusa dużym respektem i szacunkiem. Wiedział, że jest to osoba niezwykła, że, jest to, że nie jest to zwyczajny człowiek. Dalszy rozwój wypadków jest zaskakujący dla Piotra i jego towarzyszy. Zapewne większość z Was wie doskonale, co się wydarzyło. Czytaliśmy o tym przed chwilą. Wszyscy wpadli w wielkie zdumienie. To, co było niemożliwe, to, co Wydawało się absurdem, nagle stało się faktem. Oto, kiedy wypłynęli, mimo tej na próżno przepracowanej nocy, wypłynęli tam, gdzie pan Jezus wskazał, złowili bardzo dużo ryb. Byli świadkami cudu, złowili tyle ryb, że aż rwały im się sieci rybackie. Czy kiedykolwiek, kiedy czytaliście ten tekst, kiedy być może słyszeliście o tej. Historii, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad reakcją Piotra i jej znaczeniem? Czy to była taka zwykła reakcja? Czy to było tylko zdumienie, zachwyt nad tym, co moje oczy oglądały? Czy, to, czy, czy Piotr zaczyna racjonalizować to, co się stało i mówić: no Okej, okay, dobra, mówiłem pięć godzin temu, warunki mogły się zmienić, mogła przypłynąć jakaś ławica i tak dalej, i tak dalej. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad reakcją Piotra i jej znaczeniem? Czytamy w Bożym Słowie. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa i powiedział: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Wydaje mi się, że w tym momencie ludzie, którzy byli tam obecni, byli świadkami tego, jak grzeszny Piotr, grzesznik brudny, spotkał się ze Zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem. Powiedziałem Wam, że moim zdaniem słowo Pana Jezusa zaczęło pracować już w sercu Piotra, kiedy ten siedział i słuchał Pana Jezusa na łodzi. Teraz cud, którego Piotr był świadkiem, spowodował, że Piotr uświadomił sobie ogrom grzechu, jaki był w tamtej chwili w jego życiu. Piotr wyznaje to wprost przed Jezusem: Jestem człowiekiem grzesznym, brudnym. Niegodnym zasługuje na potępienie, a nie na spotkanie z Tobą, Mistrzu. Odnoszę takie wrażenie, a wręcz jestem tego pewny, bo Boże Słowo w innych fra fragmentach mi o tym mówi, ale również rozwój wypadków w tej historii <tryk> daje mi podstawy przypuszczać, że Pan Jezus podczas gdy był w łodzi Piotra i nauczał lud, głosił ludziom konieczność pokuty. Nawrócenia się, przemiany życia. Wskazują na to słowa, które są zapisane w Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale, w 13 i 17 wersecie, a więc w miejscu, który opisuje czas bardzo zbliżony do tego czasu, który, w którym dzieje się ta historia z Ewangelii Łukasza, jak również miejsce jest takie samo, podobne, bo obejmuje obszar Galilei. Posłuchajcie, Ewangelia Mateusza, czwarty, rozdział 13 i 17 werset. A opuściwszy Nazaret przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, które leży nad morzem, w granicach Zabulona i Neftalego. I 17. werset. Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić: Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie. Piotr musiał być zatem skonfrontowany z tym konkretnym nauczaniem, z konkretnym słowem, które pracowało w jego życiu i które pod wpływem tych wydarzeń na Łodzi spowodowało, że Uznał siebie za grzesznika i spotkał się z Panem Jezusem, a ten przebaczył mu wszystkie grzechy. Myślę, że reakcja Pana Jezusa jest wspaniała w tym momencie. Jestem przekonany, że w momencie, kiedy Pan Jezus powoływał go na ucznia, kiedy mówił mu i oświadczał: Będziesz od tej pory łowił ryby, jestem przekonany, że w tym momencie przebaczył Piotrowi wszystkie grzechy, które ten popełnił. Zabrał cały ten ciężar z jego serca. Który Piotr miał w swoim życiu. Kolejna rzecz, która jest dla mnie taka znamienna i pozytywnie wstrząsająca, to to, że Pan Jezus osobiście powiedział osobiście do Piotra skierował pewne słowa, i treść tych słów bardzo mnie dotyka. I, i kiedy zastanawiałem się nad tymi słowami, to doszedłem do, do takich wniosków. Zanim je przedstawię, posłuchajcie, w dziesiątym wersecie piątego rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy i powiedział Jezus do Szymona, nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. Widzę to w ten, w ten sposób, kochani. Piotr był lokalnym biznesmenem, miał swoją firmę, miał swój majątek, swoje aktywa, łodzie, sieci i jakiś czas musiał już prosperować w branży Ciężko pracował, z różnym skutkiem. Były dni, noce, kiedy nic nie złowił. Może była konkurencja wokół niego, być może ponosił wysokie koszty, musiał płacić wysokie podatki, a to powodowało, że każdy taki stracony połów powodował lęk, strach o to, co będzie, o, o utrzymanie, o, o powodzenie w pracy. Piotr mógł się obawiać tego, czy zarobi, czy utrzyma firmę. Czy zapłaci pracownikom, czy spłaci kredyt, i tak dalej, i tak dalej. Skoro było konkretne przesłanie skierowane przez Pana Jezusa do Piotra: Nie bój się, to znaczy, że gdzieś tam w jego sercu musiał występować strach i obawa. Ja łączę ten, tą, ten strach, obawę właśnie z tymi przyczynami, które wymieniłem przed chwileczką. Wspaniałe jest to, że Pan Jezus w to miejsce wlał pokój, zauważył ten strach i natychmiast się z nim Rozprawił. Ja myślę, że to było oprócz grzechu w życiu Piotra druga ważna rzecz, z którą, w pierwszej kolejności, z którą w pierwszej kolejności rozprawia się Pan Jezus. Najpierw grzech, później strach. Pan Jezus zauważył ten strach i natychmiast się z nim rozprawił, powołując Piotra do wielkiego dzieła. Czy powołał go do łatwego dzieła? Myślę, że. Możecie ocenić sami na podstawie Bożego Słowa, ale Boże Słowo i historia mówią nam, że nie było to dzieło łatwe. Było to dzieło, które łączyło się z wielkim poświęceniem, z wyrzeczeniem, z zagrożeniami, a końcem tego powołania była męczeńska śmierć Piotra. I teraz chciałbym przedstawić wnioski, do jakich doszedłem na podstawie tej historii. Wnioski, które myślę bezpośrednio odnoszą się do mojego życia i mogą odnosić się również do Waszego życia. Po pierwsze, najważniejsze pytania, na które powinienem odpowiedzieć ja sobie w życiu i każdy z nas, są następujące. Czy uświadomiłem sobie, że w oczach Boga jestem człowiekiem grzesznym, brudnym i zasługuję na wieczne potępienie? Czy wyznałem moje grzechy przed Bogiem, który w jednej chwili może mnie oczyścić, zmyć wszelki brud, dać przebaczenie i wypełnić to, co było brudne swoją miłością i pokojem? I trzecie pytanie. Czy jestem gotowy, żeby w jednym momencie na zawołanie Pana Jezusa zostawić swoje sieci czyli zostawić wszystko to, co mam cennego to wszystko, czym zajmuję się na każdy dzień? Co sprawia mi przyjemność, co być może jest pewnym wyzwaniem, co przysparza mi problemów, kłopotów. Czy gdyby Pan Jezus powiedział: chodź za mną, zostaw to wszystko, gdyby Cię wezwał, czy jesteś gotowy, czy ja jestem gotowy udać się za Jezusem tam, gdzie On chce? I powiem Wam tak: jeśli odpowiedź na dwa powyższe pytania w moim przypadku brzmi tak, jak najbardziej, Oddałem swoje życie Jezusowi, pojednałem się z Nim. Wiem, że jestem usprawiedliwiony Jego krwią, wiem, że jestem czystym człowiekiem, wiem, że przed Nim jestem czysty, wyznałem Mu swoje grzechy. On mnie oczyścił, przebaczył mi, napełnił mnie swoją miłością, pokojem i radością, które każdego dnia mogę przeżywać w swoim życiu. To w przypadku tego trzeciego pytania ciągle się zastanawiam, ciągle badam siebie. Oczywiście, mówić możemy jedno. Tak, pójdę za Jezusem. O, jeżeli On mi powie, że mam iść tam, mam zrobić to, zrobię to. Wiecie, ale życie szybko weryfikuje nasze słowa. I tak naprawdę <laughs> ciągle się zastanawiam, co bym zrobił, gdyby, gdyby nagle pojawiło się jakieś, jakieś konkretne wyzwanie ze strony Pana Jezusa rzucone mi. Czy tak bardzo Go kocham, że jestem gotów poświęcić wszystko, stracić wszystko, Przychodzą mi na myśl prześladowani chrześcijanie, którzy w, jednym, w jednej chwili tracą wszystko. Tracą rodziny, tracą domy. Jak bym zareagował w tej sytuacji? Ja tak jak mówię, ciągle się, ciągle się testuję, ciągle modlę się. Boże, spraw, żebym był tak gotowy, tak blisko Ciebie, że kiedy usłyszę to wezwanie, będę tak jak Ci uczniowie, gotowi porzucić z miejsca, tam gdzie byli, na plaży, na piasku, zostawić swoje łodzie, zostawić swoje sieci i pójść za Jezusem tam, gdzie On chce. Po drugie, chciałbym dzisiaj zadać sobie i Wam takie pytania. Jakie jest moje nastawienie do Pana Jezusa? Jak ja go traktuję? Kim On jest dla mnie? <laughs> Czy są dziedziny mojego życia, w których traktuję Pana Jezusa, w których uważam się ja za fachowca, specjalistę i nie dopuszczam do głosu nikogo innego, a tym bardziej Pana Jezusa? Czy wszystkie dziedziny mojego życia są dla Niego otwarte? Bo oto on, lajk, like, jeśli chodzi o rybołówstwo, w cudzysłowie, bo dobrze wiemy, że, że on jest, był, był Bogiem, jest Bogiem, wiedział wszystko, wiedział, gdzie te ryby pływają, także myślę, że jest najlepszym fachowcem, jeśli chodzi o rybołówstwo. Czy jesteś w stanie dopuścić do swojego życia za, zawodowego jakiegokolwiek innego, Pana Jezusa? Czy jesteś w stanie Mu zaufać, że On po, potrafi... Rozwiązać wszelkie problemy dotyczące Twojego życia, nawet najbardziej skomplikowane, dotyczące Twojego życia codziennego? Czy pozwalam Panu Jezusowi wkraczać w mój rozkład zajęć wtedy, kiedy On ma na to ochotę? Już Wam mówiłem, że Pan Jezus pojawił się na brzegu jeziora Galilejskiego. W tym momencie, kiedy Piotr był zajęty pukaniem sieci, kiedy był zmęczony, i oto Pan Jezus wchodzi ze swoimi butami w tą sytuację Piotra. Wiemy, jak to się skończyło, ale czy Ty jesteś gotów, żeby Pan Jezus wkroczył w Twój rozkład zajęć? Czy jesteś gotowy oddać mu najlepszą część swojego dnia? Być może to jest przed pracą, być może to jest w trakcie pracy, kiedy jesteś skupiony na czymś, kiedy kończysz już dany temat, kiedy ma już prawie. Em, Osiągasz jakiś cel, czy jesteś w stanie odłożyć to wszystko na bok i skupić się na tym, co najważniejsze, i wsłuchać się w głos pana Jezusa? Nie jest powiedziane, że on zawsze będzie chciał ci w cudzysłowie przeszkadzać w ważnych chwilach, ale czy byłbyś gotów? Czy jesteś gotów? Jak wygląda Twój stosunek do, do pana Jezusa? Niech postawa zawodowego rybaka Piotra i historia jego powołania będzie dla ciebie i dla mnie przykładem i motywacją do podejmowania właściwych decyzji. Po trzecie, kochani. W piątym wersecie czytamy, że Piotr zwrócił się do Pana Jezusa nazywając go mistrzem. To, co wydarzyło się później, daje mi podstawy do tego, żeby wnioskować, że nie wystarczy mieć tylko szacunek i respekt do Pana Jezusa, żeby stać się Jego przyjacielem, żeby wejść z nim w osobistą relację. To nie wystarczy. Nie wystarczy, żeby zgadzać się z tym, co mówi Biblia. Nie wystarczy, żeby zgadzać się z tym, co głoszą naśladowcy Chrystusa, co mówią usługujący słowem. To nie wystarczy. Szanowanie chrześcijańskich zasad i wartości w tym przypadku na nic się zdaje, do niczego nie prowadzi. Oto musi dojść do spotkania, do osobistego spotkania z Panem Jezusem. Spotkanie z panem Jezusem, ten pierwszy etap spowodowało, że u Piotra zrodził się szacunek, podziw, zdumienie. Ale było coś jeszcze, słuchajcie. Czytamy. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa i powiedział: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. I myślę, że to była najważniejsza rzecz, najważniejsza przesłanka, która zadecydowała o powołaniu Piotra. Kluczowe nie było zdumienie tym, ile ryb złapali w tamtej chwili. Kluczowe było dojście Piotra do świadomości, że jest grzesznym człowiekiem, że nie zasługuje na to, żeby ktoś taki jak Jezus był jego przyjacielem. Po czwarte, czasami nie musisz być w pełni przekonany co do tego, czego żąda od ciebie Pan Jezus i jego słowo. Nie jest ważne to, jak widzisz dany temat swoimi oczami. Nie jest ważna Twoja racjonalna ocena, Twoje uczucia, odczucia, kiedy Boże Słowo mówi, mówi do Ciebie w sposób jasny i zrozumiały. Liczy się posłuszeństwo poleceniom Pana Jezusa, posłuszeństwo Bożemu Słowu. Możesz, możesz mieć wątpliwości. I takie wątpliwości, słuchajcie, mieć będziemy. I nieraz będzie toczyła się w naszym wnętrzu, w, taka wojna, będą się ścierały nasze argumenty z prostym i jasnym słowem, z prostym i jasnym przekazem Pana Jezusa: Zrób tak i tak. Jeżeli masz wątpliwości w danym momencie, jeżeli zastanawiasz się, czy postąpić tak, czy inaczej, a wiesz dokładnie, jak mówi Boże Słowo, to pamiętaj o dwóch rzeczach w kontekście historii Piotra, którą poznaliśmy. Pierwsza rzecz jest taka, że Pan Jezus widzi daleko więcej niż Ty. On zna przyszłość. On wie, co się wydarzy. On nie jest ograniczony jakimikolwiek limitami. On wie, co się dzieje tutaj, teraz, ale wie również, bo jest wszechmocny, wszechmogący i wszechpotężny, co wydarzy się w przyszłości. Pan Jezus doskonale wiedział, że na Jego słowo Piotr złowi ryby. Wiedział również, że to wy wy wydarzenie, jeśli Piotr będzie posłusznym, Zmieni życie Piotra na zawsze. W Ewangelii Mateusza w ósmym rozdziale, od piątego do ósmego i w trzynastym wersecie czytamy takie słowa. A gdy Jezus wszedł do kafarnaum, przyszedł do niego setnik i prosił go, Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. I powiedział mu Jezus, Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział, Panie. Nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Trzynasty werset: I powiedział Jezus setnikowi: Idź, a jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. I o tej godzinie jego sługa został uzdrowiony. Słowo Pana Jezusa ma moc. Ono zmienia życie ludzkie, czyni cuda. Piotr trudził się całą noc, martwił się być może jeszcze dłużej. W jego sercu był strach. Takie wydarzenia, jak ten bezowoc, bezowoc, bezowocny, e, katastrofalnie połów, powodowały, że ten strach był jeszcze podsycany. Pan Jezus użył sześciu słów, jednego spójnika i dwóch przyimków, i efekt był zdumiewający. Piotr zagarnął wiele ryb. Tak samo było w przypadku uzdrowienia sługi setnika. Pan Jezus nie musiał udawać się z setnikiem, nie musiał zmierzać do tamtego domu, gdzie leżał ten schorowany, ale wystarczyło, że powiedział jedno słowo. Jedno słowo zmieniło życie tamtego człowieka. Podniosło z choroby sługę setnika. Podzielę się z wami taką refleksją osobistą. W minionym tygodniu ja odbyłem taką rozmowę ze swoim. Z taką osobą, z którą współpracuję zawodowo od wielu lat. Nasza rozmowa w pewnym momencie zeszła na tematy dotyczące mojej osobistej relacji z Chrystusem. I kiedy opowiadałem, co może się stać w kontekście zbliżającego się końca świata, w kontekście tego, co, co się dzieje na świecie, co może spotkać chrześcijan, co może spotkać mnie, moją rodzinę, jeżeli nie dostosuję się do pewnych złych, zaznaczam złych rzeczy, które będą wprowadzane, wtedy mój rozmówca, tak wiecie, z takim, z takim przekąsem, z taką prowokacją w głosie, a czy ty jesteś pewny, że wtedy on ci pomoże? Czy jesteś pewny, że wtedy on cię obroni, obroni ciebie i twoją rodzinę? Odpowiedziałem wtedy bez wahania, tak wierzę. Dlaczego tak odpowiedziałem? Słuchajcie, kochani, dlatego, że Jestem chrześcijaninem wiele, wiele lat. Moja Biblia mówi mi, że w wielu sytuacjach wystarczyło jedno słowo, które powiedział Pan Jezus. I to słowo wykonywało niesamowitą pracę, dokonywało niesamowitych rzeczy. Jedno słowo potrafiło zmienić sytuacje trudne, beznadziejne, kiedy człowiek spotykał się ze śmiercią, z chorobą, kiedy człowiek był całkowicie bezradny z punktu widzenia ludzkiego. Wystarczyło wtedy, że Pan Bóg powiedział jedno słowo, jedno zdanie, wdał się w jedną rozmowę i cała sytuacja zmieniała się o 180 stopni. Nie dbam o to, że nie wierzysz w Boże Słowo. Nie dbam o to, że to dla Ciebie są tylko bajki. Ja wierzę, że to jest Boże Słowo. Wierzę, że są tutaj opisane historie, które wydarzyły się naprawdę i to umacnia moją wiarę. I to powoduje, że mogę powiedzieć, że w chwili kiedy być może pojawią się trudne doświadczenia, trudne momenty, to on będzie ze mną i cokolwiek on postanowił dla mnie, cokolwiek postanowił dla mojej rodziny, jestem pewny, że on trzyma mnie w swojej ręce. I tylko modlę się o to, żeby w tym momencie być gotowym zaufać mu w pełni. Słuchajcie, wystarczyło jedno zdanie i Bóg stworzył ziemię. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju. W Psalmie 33. W psalmie 33 w 9. wersecie czytamy takie słowa: On bowiem przemówił i stało się, on rozkazał i powstało. Psalm 148. W psalm 148, czwarty do piątego wersetu. Chwalcie go niebiosa nad niebiosami i wody, które są nad niebiosami. Niech chwalą imię Pana. On bowiem rozkazał i zostały stworzone. Służymy Bogu, wierzymy w Boga, który ma moc, który stworzył całą ziemię, po której chodzimy. Wystarczyło kilka jego słów, i łazarz, który umarł, stał i wyszedł z grobu. Łazarzu, mówię Ci, wyjdź wystarczyło. Wystarczyło słowo, a złoczyńca wiszący na krzyżu obok Pana Jezusa po swojej śmierci znalazł się w nim raju. Wystarczyło słowo, a dziewczynka została przywrócona do życia. Pamiętają? Pamiętacie tą historię? Dziewczynko, mówię ci, wstań. Na jego słowo, na jego słowa demony uciekały w popłochu. Wystarczyło słowo skierowane do mnie osobiście w trudnych chwilach, w obliczu jakiegoś wyzwania, a moje życie wypełniał pokój. I mówię to szczerze, pokój, który był wręcz dotykalny. Ilekroć przychodziło zwątpienie, wracałem do tego słowa i ponownie się go chwytałem. Bywało, że bardzo kurczowo, ale nigdy to słowo mnie nie zawiodło. W ostatecznym rozrachunku nigdy przez to słowo nie zostałem zawiedziony. Słuchajcie, szczególnie młodzi, do Was teraz kieruję te słowa, ale nie tylko. W gimnazjum, kiedy byłem w gimnazjum, Pan Bóg przemówił do mnie Psalmem 121, a konkretnie Wersetem 8 przeczytam cały psalm oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc moja pomoc jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię nie pozwoli zachwiać się Twojej nodze Twój stróż nie drzemie oto ten, który strzeże Izraela nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Pan jest Twoim stróżem. Pan jest cieniem Twoim po Twojej prawicy. Słońce nie porazicie za dnia ani księżyc w nocy. Pan będzie Cię strzegł od wszelkiego zła. On będzie strzegł Twojej duszy. I teraz werset, który towarzyszył mi, naprawdę autentycznie mówię Wam szczerze, towarzyszył mi począwszy od gimnazjum, aż po zasadzie studia i podjęcie aplikacji i podjęcie, podjęcie pracy. Pan będzie strzegł Twojego wyjścia i przyjścia. Odtąd Aż na wieki. I ilekroć przychodziłem do jakiejś szkoły, ilekroć zbliżał się czas egzaminów, wiedziałem i powtarzałem sobie to słowo. Ty, panie, wprowadziłeś mnie tu i ty mnie stąd wyprowadzisz z dobrym skutkiem. Dlatego, jeśli jesteś Bożym Dzieckiem, jeśli powierzyłeś mu swoje życie, to polegaj na nim i wsłuchuj się w jego głos. Szukaj Bożego Słowa, tak żeby tego słowa się uchwycić, żeby odebrać je osobiście dla swojego życia, bo on ma dla ciebie. Słowo, które chcę Ci przekazać. Druga rzecz w kontekście tego posłuszeństwa. Pierwszą rzeczą było to, że Pan Jezus widzi daleko więcej niż my. Drugą rzeczą jest to, że Pan Jezus potrafi wspaniale zaskakiwać. Jeżeli najważniejsze dla Niego jest posłuszeństwo, to jestem również głęboko przekonany o tym, że potrafi taką postawę docenić i wynagrodzić. Wydawać by się mogło, że z takiego ludzkiego punktu widzenia dla Piotra główną nagrodą było to, że złowił mnóstwo ryb. Tak naprawdę to wydarzenie związane z połowem sprawiło, że Piotr oddał swoje życie z Panu Jezusowi, pokutował, wyznał przed Nim swoje winy, wyznał, że jest grzesznym człowiekiem, porzucił wszystko i poszedł za Nim. Wezwanie do naśladowania Jezusa, wybranie Jezusa i pójście za Nim było największą. Nagrodą dla Piotra w całej tej sytuacji. Po piąte, tak generalnie Pan Jezus mówi zawsze do nas i odnośnie w każdej sytuacji: nie bój się. Wiecie, ja w swoim życiu przeżywałem różne chwile, był okres nauki, był okres pracy, jest rodzina, są dzieci. Pan Jezus w każdym aspekcie mojego życia mówi: nie bój się, zaufaj mi. I tak mnie prowadzi. I On również mówi do Ciebie te słowa, bez względu na to, jakiej dziedziny dotyczy Twój strach, Twój niepokój, Twoja ubawa. On mówi: Nie bój się. Nie musisz mu nawet o tym mówić, bo On wie. On nad tym wszystkim czuwa. On potrafi się tym zająć, bo Piotr niczego mu nie powiedział. Piotr był po prostu posłuszny. Zaczął robić to, co, o co Pan Jezus go prosił. A Pan Jezus doskonale przefiltrował wcześniej jego życie. Wiedział, z kim się spotka, wiedział, do kogo idzie i wiedział, Jakie słowa, jakie rzeczy mówi do Piotra? Pan Jezus zna nas doskonale. On, jest, on wie, co jest w naszym życiu, co przeżywamy w danym momencie. Doskonale wiedział, że Szymon Piotr nic nie złowił. Połów był nieudany. Poniesiono trud i wysiłek na próżno. Cała noc na marne. I co teraz zrobić? Iść spać, położyć się? Ale czy jest czas na odpoczynek, skoro nic nie zarobiliśmy? Wiecie, <laughs> widzę tutaj klimaty depresyjne. Takie takie wejście w takie koło beznadziejności. Oto pracuję, praca nie przynosi efektu, muszę odpocząć, ale przecież jest ta myśl, że ja muszę, muszę pracować, muszę wziąć środki utrzymania. Pojawiają się takie klimaty depresyjne, ale Pan mówi, że mamy się nie martwić. W psalmie 127 w wersecie pierwszym zawarte są takie słowa między innymi jeśli Pan nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go znoszą, to mi pokazuje, że dobrze jest działać zgodnie z wolą Pana Boga. Wiecie, własne życie możemy budować w ten sposób, że możemy być generalnymi wykonawcami, możemy być inwestorami. Odnoszę się tutaj do procesu budowlanego. Dobrze wiecie, jeżeli ktoś buduje dom, jeżeli ktoś stawia jakąkolwiek halę, to mamy proces budowlany. W tym procesie możemy wyróżnić inwestora, Możemy wyróżnić generalnego wykonawcę, który realizuje daną inwestycję, możemy wy wyróżnić wykonawców, podwykonawców, jest jeszcze projektant. I wiecie co, ja tak analizowałem to w kontekście tej historii, w kontekście mojej relacji z Bogiem i nie chciałbym, nie chciałbym, żeby, żebym to ja był inwestorem, żebym to ja był projektantem, żebym to ja był generalnym wykonawcą. Ja bym chciał być podwykonawcą tego, co Pan Bóg zamierzył dla mojego życia. Możesz budować sam, możesz się trudzić, możesz się męczyć, przeżywać trudne chwile, bać się, niepokoić się i możesz coś osiągnąć. Tylko pytanie, czy to nie pójdzie na próżno, czy w pewnej chwili nie, nie spotkasz się, nie zderzysz się ze ścianą, i w, której, w, której, w czasie, w którym to wszystko runie, pójdzie na marne. Jeśli budujesz zgodnie z wolą Pana Boga, jeśli oddałeś Mu cały ten proces budowania w Twoim życiu czegokolwiek, życia rodzinnego, życia zawodowego, Życia takiego zawodowego hobby, to możesz być pewny i spokojny, że Pan Jezus to wszystko weźmie w swoje ręce, że będziesz odpoczywał, że będziesz odczuwał komfort bez względu na to, w jakim kierunku pójdzie budowa, bez względu na to, z jakimi problemami ta budowa będzie się mierzyć w danym, na danym etapie. Bo wiecie, różne problemy przeżywamy w swoim życiu, i nie jest tak, że nasze życie, kiedy już oddamy je Panu Jezusowi, jest bezproblemowe. Problemy, które przychodzą, budują naszą wiarę, pokazują nam na Pana Jezusa i wskazują, że powinniśmy Mu ufać. <laughs> Psalm 127, drugi werset, mówi tak: Daremne jest dla Was wstawać rano, wysiadywać do późna i jeść chleb boleści, bo to On daje sen swemu umiłowanemu. To on daje sen, jeśli mu zaufasz, jeśli mu powierzysz wszystko, odpoczniesz, odpoczniesz w nim. Kochani, kończąc już naprawdę kończąc, w notatkach wpisałem podczas rozważań, które miałem nad tym tekstem takie, takie stwierdzenie, efekt déjà. Vu. Czy wiecie, co mam na myśli? Jeśli masz wyrzuty sumienia odnośnie swojego chrześcijańskiego życia, to chyba najlepszą osobą, na którą możesz spojrzeć, jest Piotr. Piotr, który zdecydował się w pewnym momencie, po cudownym powołaniu, po tym, kiedy był z Jezusem i widział te wszystkie cuda, których on dokonywał, wskrzeszenia zmartwych, uwalnianie z opresji demonicznej. Ten, który chodził po wodzie, w pewnym momencie wraca do łowienia ryb. Czy w ogóle to jest możliwe? A jednak stało się. Jednak stało się. Czy czasem nasze życie duchowe nie wygląda tak, że najchętniej to dalibyśmy sobie z tym wszystkim spokój? Czy jesteś w takim miejscu swojej wędrówki za Panem, że czujesz wyrzuty sumienia, że wielokrotnie już zawiodłeś i mówisz: To chyba nie ma sensu, jestem słaby, zawiodłem się, wracam do tego. Co robiłem wcześniej, bo Piotr miał taką sytuację, i również jego uczniowie, ci sami rybacy, których Pan Jezus powołał i zabrał, oni tak samo w pewnym momencie, po śmierci Pana Jezusa, powiedzieli: Piotr powiedział idę łowić ryby, a do niego dołączyli pozostali. Dołączył na Natanael tak wczoraj właśnie też mówiłem do żony, wręcz, wręcz z uśmiechem na twarzy, Natanael, który, który został też powołany w cudowny sposób, o którym Pan Jezus powiedział: Izraelta, w którym nie ma fałszu, nie ma obłudy. Wtedy Natanael zapytał: A skąd mnie znasz? Pan Jezus powiedział: Widziałem Cię, zanim tu przyszedłeś pod drzewem. I to była jakaś szczególna chwila w życiu Natanaela, także w tym momencie wyznał, że Pan Jezus jest Chrystusem i przyłączył się. I oto w tej chwili, po śmierci Pana Jezusa, Natanael, razem. Zresztą uczniów, którzy byli rybakami, wracają do łowienia ryb. Czy czasem nasze życie tak nie wygląda, że mamy już tego wszystkiego dość. Ewangelia Jana, 21 rozdział od 1 do 7. Potem Jezus znowu ukazał się uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak, byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael, który był z skany galilejskiej, synowie Zebedeusza. Jan i Jakub i dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, pójdę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, pójdziemy i my z tobą. Poszli więc i zaraz wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili i mamy efekt déjà A gdy już nastał ranek, Jezus stanął na brzegu. Uczniowie jednak nie wiedzieli, że to Jezus, czyli nie mieli świadomi, że dzieje się ten efekt déjà Wtedy Jezus zapytał ich, dzieci, czy macie co jeść? Odpowiedzieli mu, nie mamy. A on powiedział do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i nie mogli jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wówczas ten uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra, to Pan. A Szymon Piotr, usłyszawszy to, że to Pan, przepasał się koszulą, bo był nagi i rzucił się w morze. Jeśli zdarzają nam się takie chwile, jeśli zdarzają ci się takie chwile, to wiedz, że Pan Jezus nie rezygnuje z Ciebie. On przychodzi ponownie na brzeg Twojego życia, przychodzi ponownie ze swoją łaską za darmo. Nic nie musisz płacić, nic nie musisz robić, musisz po prostu mu ponownie zaufać, ponownie przyjść do Niego. On pozwala rozpocząć ponownie od samego początku z czystym rachunkiem. Bo on jest przy nas i daje nam siły do zwycięstwa, i to właśnie było wspaniałe w tym wszystkim. Kiedy postanowili, że rzucają to, czym zajmowali się do tej pory z Jezusem, kiedy czuli się zawiedzeni, może czuli się sfrustrowani swoją postawą, bo przecież Piotr zaparł się pana Jezusa i powiedzieli: Wracam do łowienia ryb. Wiedz, że w takiej sytuacji pan Jezus z ciebie nie zrezygnuje. On będzie stał na brzegu twojego życia. I będzie starał się przyciągnąć Ciebie z powrotem. Tym słowem chciałem się z Wami podzielić. Niech Pan Bóg was błogosławi, niech to Słowo wykonuje swoją pracę w naszych sercach w moim życiu. Niech to, o czym mówiłem, też będzie realne na każdy dzień w moim życiu. Amen.